O, co za wspaniałe mieszkanie! Wprowadzamy się! Cicho! Ktoś idzie! Zmieńcie się w klejnoty! Wow, ładny naszyjnik! Co za urocze szczenięta! Tylko na nie popatrz! Czy nie są słodkie? Weźmy szczeniaczka! Mam coś lepszego! Co o tym sądzisz? To nie jest szczeniaczek! Co tu się dzieje? Ojejku! Trzy psy? To szaleństwo! Ale grzeczne maluchy! Tak, bardzo! Au! Nie wierzę ci! Mam cię na oku! Czas na spacer! Chodźcie! Chcę wyjść ze Samantą na zewnątrz! Ha! Marku, czy wyprowadziłbyś psa? Jeśli muszę. O nie, ale paskudztwo! Mogliście poczekać! Co tam? Sama zobacz. Daj mi kilka minut. Ale najpierw zrobię pudełko na torby. Wygnij kryształ z holograficznej tektury. Zegnij. Zaczekaj! Zostańmy przyjaciółmi! Zrób dziurki. Połącz krawędzie i przyklej w rolce. Dodaj zatyczkę. Przymocuj łańcuch za pomocą detalu. Włóż rolkę torebek. Dobry chłopiec. Gotowe. Muszę tylko wyjąć torebkę. Ups. Czy robiliście to zespołowo, czy co? Cóż, te stożki idą do kosza. Pomocy, Marku. To są kryształy. Będę bogaty. O tak. Dzięki, pieski. Przyjaciele, to jest o wiele lepsze. Na razie starczy niespodzianek. Hej, skarbie. Chcesz się pobawić? O, spójrz na te brudne łapki. Musimy to naprawić. Myjka w mgnieniu oka usuwa cały brud. Wow! Łapa zmieniła się w szmaragd! Oszałamiające! A myjka czyni cuda! Też chcę kilka kryształów! To nie chce działać! Nie możesz ode mnie uciec, wredny kurczaku! Złapię cię! Diamencie, obiad jest gotowy! Dokąd idziesz? Tu jestem! Tak nie może być! Skarbie, musisz poprawić fryzurę! Twoja długa grzywka zasłania ci widok! Wiem, co zrobić. Wybiorę odpowiednie koraliki. Zrób siatkę z trzech rodzajów koralików. Zrób pętelki. Dodam kryształy. Wygląda uroczo, prawda? Zawiąż kokardkę. Dodaj do spinki. Twój nowy styl wygląda bombowo. Nic nie stanie między tobą a lunchem. Pyszne. Dzięki, Samanto. Nie ma za co. Auć. Samanto, gdzie jest nasz obiad? Też jesteście głodne. Jedną chwilę. Przynieś piłkę. No nie bądź taki. Co tam masz? Wow. To są prawdziwe szmaragdy. Dziękuję. Dalej, malutki, przyniesie zabawkę. Przyniosłeś rubin? O, matko. Jest piękny. Oddawaj. Nie, to jest moje. No dobra. Biegnij. Czekanie jest męczące. Zabawa zajmie jej wieczność. No chodź, nie bądź taka. Nareszcie. Przynieś klejnot. Chyda! Gdzie jest błyskotka? Przestań! Oddaj mi klejnoty! Koniec tego dobrego! Ojej! To bolało! Doigrałeś się! Moja głowa! Hejka! Przedstawiamy najnowszą kolekcję strojów dla zwierząt! Są wspaniałe! Biorę ten.
Zwolnij, nie stać nas na to. Jak chcesz. Nigdy nas nie stać na rzeczy, które mam na oku. Nie będziecie żałować. Sama zrobię stroje dla psów. Wytnij pelerynę ze srebrnej tkaniny. Wezmę tasiemkę. Zszyj wzdłuż zielonej krawędzi. Czym powinnam ozdobić ten strój? Skarbie, chodź tutaj. Potrzebuję klejnotów. Ładnie, dziękuję. Udekoruj strój klejnotami. Przymocuj rzepy. Jak się czujesz w nowym stroju? Jest ładny, prawda? Ja też chcę nowy strój. Co to za hałas? Klejnoty? Potrzebuję ich. Przepraszam, czy ktoś jest w domu? Chciałabym kupić ten strój dla psa. Pieniądze z góry. To mnóstwo pieniędzy. A weź to sobie. Co? Nie ma mowy. Ten strój nie jest na sprzedaż. Czemu nie? Marku, ani mi się waż. Załapałem. Potrzebujecie normalnych imion. Rzecz w tym, że do wyboru jest tak wiele. Lucy? Nie. Richard. To też nie to. Emily. Kompletnie nie pasuje. O, to jest pomysł. Pożyczę narzędzia Marka i zrobię niestandardowe wisiorki. Wytnij łapę z PVC. Zrób dziurki. Najpierw ja. Nie, ja. Spokojnie, prawie skończyłam. Udekoruj brokatowym papierem piankowym i cyrkoniami. Wow! Dodaj ogniwko. Teraz każdy ma swój specjalny wisiorek. Dzięki, Samantha. Hej, jakie imiona powinnam wybrać dla moich zwierząt? Napiszcie w komentarzu i dzięki za pomoc. To dość dziwne. Gdzie podziały się moje narzędzia? Przed chwilą tu były. To jedzenie wystarczy. Szmaragdzie, chodź na obiad. Ale to tylko zwykłe jedzenie. Zapomniałaś, że są moje urodziny? Czy to naprawdę dzisiaj? Przepraszam, naprawię to. Zrobię urodzinowy poczęstunek dla selenizanta. Wymieszam gotowaną marchewkę z wodą, karmą dla psów i jajkiem. Pora wypiec ciasteczka. Spójrz, już są chrupiące. Kolejnym krokiem jest polewa. Wymieszaj dwa rodzaje karmy dla psów. Suchą, mokrą. Dodaj wody, posmaruj nią ciastka. Odstaw. Wygląda dobrze. Dodajmy pyszną dekorację w kształcie kości. I tort urodzinowy jest gotowy. Ma nawet świeczkę. Mogę już jeść? Takie ciastko potrzebuje specjalnej miski. O takiej. Wytnij części kryształów z papieru piankowego. Przyklej do boków miski. Dodaj pokrywkę z uchwytem wykonanym z dodatkowych kryształów. Gotowe. 100 lat, maluszku. Pomyśl życzenie. To zdecydowanie najsmaczniejszy prezent urodzinowy w historii. Cieszę się, że smakowało. Dzięki, Samantha. Wyprowadź psa. Proszę. W porządku, jeśli muszę. Czas założyć ci smycz. Ale w jaki sposób? Nie wychodzi mi to. Daj mi chwilę. Zrobię nową, zanim się zorientujesz. Wytnij kawałki z holograficznego papieru piankowego. Chyba już załapałem. Zaznacz otwory. Zrób je i odetnij krawędzie paska. Przymocuj zapięcie. Wow! Połącz paski ze skrzydłami i udekoruj klejnotami. Gotowe. Możecie iść. Szybko, na spacerek.
Aportuj! Samanto, mam bilety do kina. Chcesz iść ze mną? Jasne. Zabierzemy ze sobą psy, bo czekają na ten film. To chyba nie jest dobry pomysł. Psy nie zostaną wpuszczone do środka. Przemycę je jako naszyjniki. No dobra. Chcesz popcorn? Bardzo chętnie. O nie. Zmienianie się z powrotem było konieczne. Oczywiście. Dziękuję za zaproszenie. Teraz każde z nas jest zachwycone. W końcu jestem w domu. Mogę się zrelaksować i pooglądać telewizję. Kanały się nie przełączają. To takie dezorientujące. Pilot się zepsuł? A, rozumiem. To wasza sprawka. Wciągnęło was. Oglądanie telewizji jest lepsze z popcornem. Jak to się stało, że chomik znalazł wyjście z labiryntu? Nie rozumiem tego zwrotu akcji. Nam poszłoby znacznie lepiej. Oj tak, zdecydowanie. Dzień dobry. Jestem weterynarzem. W mieście panuje psia epidemia. Ale po nikogo nie dzwoniliśmy. Muszę zbadać wszystkie zwierzęta. Nie chcecie tego widzieć. Nie zniosę tego. Zostawcie mnie samą. Właź do torby, piesku. Ty też. Ani szczepnięcia. Wasze zwierzaki są zdrowe. Bez obaw. Pa, pa. Dziękujemy. Mam psy. O nie. Szczenięta zniknęły. Co za koszmar. Spokojnie. Odzyskamy je. Kup psy. Tutaj są. Więc ile jesteś gotowy za nie zapłacić? Weź wszystkie klejnoty. Szczenięta, chodźcie do mnie. Jestem bogata. Moje dzieciaczki, wróciliście. Tak, dostałam klejnoty w swoje ręce. Co się dzieje? Nie. Zniknęły. Nasze zwierzęta znowu są z nami. To najlepsze, co może być. Czas zadzwonić po kolegę. Wykonaliśmy misję. Teraz nadszedł czas, by uszczęśliwić kolejną rodzinę. Kto to może być? Kto tam? Hej, dokąd idziesz? Psy włamały się do naszego domu. I zrobiły bałagan. Ziemski pies. To trzeba posprzątać. Ej, skąd ta woda? Wodny pies. Nie wierzę w to. Powietrzny pies. Kim jesteś? Hej, ale to gorące. To ognisty pies. Przestań. Wynoście się stąd. Wszyscy czterej. Cześć, kochanie. Zatrzymujemy te ślicznotki, prawda? Oczywiście, że tak. Muszę wziąć się do roboty. Witam. Czy to służby kontroli zwierząt? Jak mogę pomóc? Znalazłem cztery psy. Z supermocami żywiołów. Ziemi, wody, ognia i powietrza. Znam je. Od dawna są poszukiwane. Tak myślałem. Mój telefon! Powietrze i woda postanowili wkroczyć do akcji. No i masz, mój telefon jest przemoczony. Muszę go wysuszyć. Jednak w grę wchodzi ogień. To płonie! O nie, jest w płomieniach! No cóż, została tylko garstka ziemi. Te psy! Nareszcie mogę poczytać w spokoju. Co jest? Wróciłeś z odciskami łapek. Zabrudziłeś całą podłogę i będę musiał ją wysprzątać. Z drogi to nie jest zabawa. Co za okropny pies! Idź bawić się z przyjaciółmi i zostaw mopa w spokoju. Ej, jak śmiesz przeszkadzać? Co jest nie tak? On zaczął. Uderzył mnie mopem. Ciebie. Ale Samanto, nie zostawiaj mnie. Szczeniak chciał się tylko bawić.
Wiesz, co ja ci powiem? Zrobię dla niego miękką zabawkę. Odetnij końcówkę mopa. Przyklej filc końcówki, by zrobić kieszonkę. Dokładnie tego potrzebowałam. Ręce do góry. Mam pistolet do kleju. Teraz włóżmy wypełnienie. Nawlekanie igły to nie lada wyzwanie. Hej, nie bądź taka nitko. Wejdź do oczka. Udało się. Kilka ściegów. Kawałki filcu. I mięciutki piesek jest gotowy. Jarku! Ratuj mnie! Masz, daj mu zabawkę i od razu będziecie przyjaciółmi! Weź to! Widzisz, mówiłam ci, lubi swojego zielonego kumpla. Co za uroczy piesek! Też mi coś! Samanto! Żywioł ognia odpowiada dziś za gotowanie. O, co to za zapach? Ogień coś piecze. Oby mu smakowało. Nie mogę się doczekać, by to zobaczyć. Co? Tego nie da się zjeść. To jest bandana. Podoba mi się. Jest stylowa. Jarku, to jest dla psa, nie dla ciebie. Dlaczego on dostaje wszystko, a ja nic? Ja też chcę bandanę. Ojejku. Jarku, ty też ją dostaniesz. To dość proste. Sam zobacz. Nanieś wzór na tkaninę za pomocą markerów do tkanin. I pomaluj farbami do materiału. Wow, ładnie. Przyszyj dzwoneczki. I to tyle? To bułka z masłem. Dzięki za pomysł, bracie. Jak cię pocieszyć? Mam pomysł. Zrobię specjalny wisiorek dla każdego. Robię wisior z gliny samoutwardzalnej. Umieszczę na breloczku do kluczy. I dodam połówki perełek. Wisiorki są kompletne. To wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju przedmiot dla każdego. Zaraz do ciebie przyjdę. Obiecuję. Po pierwsze, muszę się przygotować. Nigdy nie wiadomo, czego można się po nich spodziewać. To i to na pewno się przyda. A także kask. Nie można się bez niego obejść. Blaster. Nie sądzę. Kij. Nie tym razem. O tak. Oczywiście to jest to. Legendarna sieć. Tego potrzebowałem. Ja wygrywam. Zejdź mi z drogi. Co ty zrobiłaś? Przegrywasz. Pies wszedł mi w drogę. To urocze stworzenie. Dobra, czekaj. Teraz zrobię coś specjalnego. Nakładamy na nitki papier piankowy, piórka i koraliki. Ułóż to wszystko na karuzeli dla dzieci. Ta zabawka przyciągnie uwagę psa. Niezły pomysł. Pies nie będzie już cię niepokoił. Kolejna runda? Do dzieła. Tym razem ja wygram. To dla mnie ważne. Nie. Znowu to zrobiliśmy. Mam dość gier wideo. To jest takie fascynujące. Gdzie idziesz? Psy nie powinny leżeć na łóżku. Ale uparciuch. Nie, łóżko nie jest dla was. Potrzebujesz miejsca do spania. Mam pomysł. Uszyję dla ciebie miękką poduszkę. Wytnij kawałki w kształcie chmurki z grubej, miękkiej tkaniny. Zszyj razem. Są wystarczająco miękkie. Włóż wypełnienie. Zrób tęczę z plastiku.
i przyklej do poduszki. Miękkie łóżko z chmur będzie tutaj. Co? O nie, mam dość. Pora spać. Co? Dlaczego te obleśne istoty śpią na moim łóżku? Nie słuchajcie go. Janku, jak śmiesz znęcać się nad moimi maleństwami? Jeśli te poduszki ci nie wystarczą, weź te. Życie jest niesprawiedliwe. Słodkich snów, maluchy. W mig staniecie się przyjaciółmi. Zapomnij. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Czy ty też lubisz sport? Czas na psikusa. Dziękuję za pomoc w pracy nad moim brzuszkiem. Trening jest o wiele przyjemniejszy, gdy masz kogoś przy sobie. Jestem wykończona i spragniona. No i masz, skończyła się nam woda. Prawdziwy przyjaciel zawsze jest po to, by cię uratować. Magio wody? Ruszaj! O, ty naprawdę jesteś magiczny. Dziękuję. Chcę ci się pić. Chwila, mam pewien pomysł. Nadajmy jej odpowiedni kształt i dodajmy koloru. Zrób falę z gliny samoutwardzalnej i pomaluj. Zagruntuj butelkę wody i nałóż klej na falach. Ta butelka wody jest dla ciebie. Oby ci smakowało. O, cześć skarbie. Pora na spacer. Nie chcesz smyczy. A, już wiem. Potrzebujesz smyczy pasującej do twojego żywiołu. Posadźmy ją w ziemi. Rośnij i zakwitaj. O, co tam jest? Pies odwrócił uwagę, więc trochę to ulepszę. Sztuczny mech. I wiązanka kwiatów. Gotowe. O, spójrz na to, co stworzyliśmy. Ta smycz to cały kwietnik. Podoba ci się? Nie dziwię się. Co to? Wyprowadź psa na spacer. A! Zwolnij! Pora na obiad. To twoje ulubione przekąski, ogniu. Smacznego! Nie jesteś głodny. To dziwne. Chyba wiem dlaczego. Ta miska jest nijaka, a żywioł ognia potrzebuje czegoś wybuchowego. Użyj styropianu, by zrobić wulkan. Przełóż do miski z jedzeniem. Trochę to ugniotę. Teraz uszczelnię łączenia. I pomaluj. Czerwony klej na gorąco zadziała cuda. Zrób lawę, używając kolorowego kleju na gorąco. Co sądzisz o mojej misce z wulkanem? Czy jest wystarczająco ognista? Masz rację. Ta miska potrzebuje poważnego jedzenia. Nieco kurczaka. Szamajmy! Warzywa dobrze komponują się z kurczakiem. Co? To zjadł mój lunch. Dlaczego psy dostają najlepsze rzeczy? Będę musiał zostać weganinem. Zamarzam. Zobaczmy. Temperatura wzrosła. Pójdę po lekarstwa. Jarek potrzebuje leczniczej herbaty. Moce ziemi. Wody. I ognia. Połączmy się w zespół. Wow! Zrobiliście herbatę. Dla mnie? Dzięki, kumple. Jest pyszna. Znowu odżywam. Przyniosłam tabletki. Jarku? Nie potrzebuję ich już. Moi puchaci przyjaciele mnie wyleczyli. Naprawdę się polubiliście.
Chyba ktoś tam jest. Otworzę. Kto tam? Kontrola zwierząt. Gotowa do łapania żywiołów. Nie mamy żadnych psów. Przykro nam. Pa! Chwila! Kto to był? Pomylił adres. Przyjaciele, czas na spacer. No masz. Wszystkie smycze są splątane. Nie możecie doczekać się wyjścia na zewnątrz. Poczekajcie, aż rozplączę ten bałagan. Długo jeszcze? Pospiesz się. Prawie skończone. To wszystko. Jesteśmy zmęczeni. Gotowe. Hej, a wy dokąd? Wracajcie. Będę musiała to splątać z powrotem. Co? To szaleństwo. Mam pomysł. Potrzebuję kartonu i farby. Wytnij 4 żywioły z grubej tektury i pomaluj. Przymocuj do malowanej podstawy PCV. Dodaj pasujące haczyki. Teraz mam wieszak na każdą smycz. Nigdy więcej plątaniny. A my ruszamy na spacer. Kicha, mój plan nie wypalił. Ej! Wróciłem. Mamy specjalną ofertę na domki dla zwierząt. Domy? Nie trzeba. Mamy już domki. Jejku, bardzo chciałbym je kupić. Nie są na sprzedaż. Kupić je? Jestem za! Wejdź. Nie. Pa! Mogłybyśmy się wzbogacić. No i masz. Więcej bałaganu. Wreszcie skończyłam sprzątać. Mogę porysować. Kto to może być? O, cześć! Jak się miewam? Ach, to długa historia. Psy też kochają sztukę. O nie. Oddzwonię. Mój rysunek. Samanto! Co się stało? Twoje psy zrujnowały moje arcydzieło. Psy, załatwię to. Kolego, musisz umyć łapy. A ja potrzebuję więcej farby. Wytnij falę z PVC. Pomaluj. Fala będzie wyglądać tak realnie. Zrób kształt pianki morskiej pastą teksturowaną. Dodaj myjkę do łap. Jesteśmy gotowi umyć łapki. Potrzebujemy tylko wody. To moja woda. Teraz twoje łapy będą czyste i nie zostawisz brudu w całym domu. Ale co ja mam teraz wypić? Ups, powinniśmy pomóc Kini. Użyj mocy wody. Łatwizna. O, jesteś pewien, że to jest do picia? Czemu odpoczywasz? Rysuję tutaj. O, wspaniała poduszka dla zwierząt. To najgorętszy trend. Zrobię taką samą. Zszyj poduszkę i włóż wypełnienie. Ozdobię ją płomieniami. Dodaj krawędź i udekoruj filcowymi kawałkami ognia. Poduszka pasuje do domu ognia. Kolego, co powiesz? Podoba ci się? Super, ja muszę lecieć. Czas na przerwę. Krzesło jest zbyt twarde. O, śliczna poduszka. I to rozumiem. Ta poduszka jest moja. Odłóż ją. Odsuń się. Czytam sobie. Czy coś się pali? Ogień! Co się pali? Czy to twoja sprawka? Tak nie może być. Hej, jesteś głodny?
Dobrze, zajmę się tym. Oto twoje jedzenie. Smacznego! Nie chcesz? Dobra, spróbujmy innej karmy dla psów. Oto smakołyki. Jestem zdezorientowana. Hej, ludzie. Co jedzą wasze zwierzęta? Napiszcie w komentarzu. A co jeśli nie chodzi o jedzenie, a chodzi o miskę? Więcej tiulu. Przykryj miskę tiulem. Dodaj piękne chmury. Udekoruj chmurami i koralikami z pianki. Gotowe. Mam nadzieję, że spodoba ci się jedzenie z tej miski. O tak? Jest pyszne.